sobotę, 25 marca o godzinie 15 na stadionie w Chorzeminie miejscowy orkan podejmował 11 płomienia Nykla. Goście wystąpili w niebieskich strojach z żółtymi przybraniami, a gospodarze w biało-niebieskich. Pierwszą bramkę w 27 minucie zdobył Marcin Grolewski po ewidentnym błędzie obrońcy, który wybił piłkę wprost pod jego nogi. Najlepszy snajper Orkana bez trudu umieścił piłkę w siatce gości płaskim strzałem w krótki róg bramki. Druga bramka dla Orkana padła w 40 minucie spotkania po akcji Marcina Grolewskiego i celnej dobitce Szymona Orwata. W 50 minucie meczu goście zdobyli kontaktową bramkę po rzucie wolnym i zamieszaniu podbramkowym spowodowanym niedokładną interwencją bramkarza. Jednak ostatnie pół godziny to popis skuteczności i szybkości naszej drużyny. Po kontrach powiększyli swój dorobek bramkowy Marcin Grolewski, który dwa razy umieścił piłkę w siatce gości, i Jarosław Tomys, któremu udało się to pierwszy raz. Ostatecznie mecz zakończył się wysokim zwycięstwem 5-1 i oby ta skuteczność była taka sama lub wyższa 2 kwietnia na wyjazdowym spotkaniu z Przemysławem Poznań, który zamyka tabelę.